Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Żygadło, dziennikarz tygodnika Warszawska Gazeta, ale dziennikarz z Opola. Dziennikarz z Opola, tak, dzień dobry. Warszawska Gazeta pisze tylko o Warszawie, czy o Opolu Warszawska także? Warszawska Gazeta to jest tygodnik ogólnopolski, który pisze o sprawach politycznych i społecznych dotyczących polityki polskiej, ale również polityki zagranicznej. Tak się ostała nazwa, ponieważ na początku była wydawana tylko w Warszawie, w województwie mazowieckim, natomiast później rozpoczęła się ekspansja. Ekspansja rozpoczęła się dalej, tak, bardzo dobrze się sprzedawała. Szef postanowił, redaktor naczelny postanowił ruszyć dalej w terenie. Od 5 lat jest to Gazeta Ogólnopolska. Ale nie będziemy rozmawiać o pisaniu do gazety, tylko o książce, którą napisałeś. Napisałem. Zrobiłem wywiad Rzeka, chociaż ja też uważam, że napisałem, ponieważ duży mój wkład jest w tą książkę. Jest to wywiad Rzeka z panią profesor Krystyną Pawłowicz, posłanką PiS. Wywiad o prawie i Unii Europejskiej. Książka nazywa się Bez cenzury, bo rzeczywiście pani profesor chyba tylko mi powiedziała wszystko to, co leżało jej na sercu od 30 lat. Gdzieś wszędzie cały czas była blokowana. Przede mną się otworzyła, za co jestem jej bardzo wdzięczny, ale jest to też dla mnie nobilitacja, bo jak wiemy, no, pani profesor jest osobą dość charakterystyczną. Wielu osób uważa, że kontrowersyjną. Barwną na polskiej scenie politycznej. Barwną? Oczywiście barwną. Ona też doskonale o tym wie, że jest osobą barwną. Wie doskonale, od czego to się zaczęło. Od tej słynnej prezentacji wniosku w Sejmie podczas debaty na temat ustawy o związkach partnerskich. Ale też jest osobą szczerą. Być może czasami płaci za tą swoją szczerość pewną karę, ale też z drugiej strony ma bardzo wielu sympatyków. Rozmawiasz, ona ci opowiada o sobie, o swojej karierze, o drodze, jaką przeszła? Też, oczywiście, są takie wątki poruszane. Ja najbardziej chciałem się skupić na jej wiedzy. Chciałem wykorzystać jej wiedzę dotyczącą konstytucji, bo naprawdę pani profesor jest znakomitym specjalistą od konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast gdzieś jej szczerość i jej bardzo krytyczne poglądy wobec Unii Europejskiej gdzieś zawsze zaważyły na jej życiu. Miała problemy na uczelni, miała problemy z wydawaniem różnych materiałów prawnych, bo wiadomo, gdzieś tutaj ktoś brał jakieś fundusze unijne, pobierał, gdzieś któryś profesor aplikował na jakieś wysokie stanowisko w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. Ona to wiąże z tym, że jej krytyczne stanowisko zawsze gdzieś było pacyfikowane przez wyższe władze. Rzuciłem sobie okiem na ostatnią okładkę, ostatnią stronę i pani profesor Pawłowicz jest politykiem PiS-u, który to często podważa okrągły stół, tymczasem ona siedziała przy tym okrągłym stole, co mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem. Ona nie tyle siedziała, co była członkiem, ekspertem. Oczywiście no, podważa, natomiast wiele osób podważa zasadność okrągłego stołu, natomiast no, to na ówczesne czasy to było najlepsze rozwiązanie, które mogło być, które mogło powstać. Tak jest też zdanie pani profesor na ten temat. Natomiast no, z biegiem lat widzimy, że rzeczywiście no, teraz jesteśmy mądrzy, tak? Mogliśmy wtedy rozwiązać to zupełnie inaczej, natomiast na ówczesne czasy to okrągły stół to było jedyne dobre rozwiązanie. Już abstrahując od tego, co się później działo w Magdalence, bo to też są różne opinie na ten temat. Dlaczego Krystyna Pawłowicz, a nie na przykład Antoni Macierewicz? Antoni Macierewicz jakoś nie wydał mi się na tyle interesujący, pod tym względem, który interesuje mnie. Mnie interesuje to, w jaki sposób Unia Europejska wchodzi. Ja uważam, że wchodzi z butami do polskiego prawa i łamie się cały czas polską konstytucję. Natomiast też panią profesor Pawłowicz, zanim zaproponowałem jej przeprowadzenie takiego wywiadu, który ukaże się w formie książki, ja z nią rozmawiałem kilkadziesiąt razy. Rozmawiałem z nią na temat Unii Europejskiej. Zawsze wiedziałem, że jeżeli gdzieś jest jakiś problem, gdzieś jest coś nam wtłaczone,
zataczane, to mogę do pani profesor zadzwonić i dostanę konkretną odpowiedź. Jakiś sposób zasłużyłem na jej zaufanie. Nawet nie mam, nie muszę już autoryzować wywiadów, gdzie wszyscy u niej muszą autoryzować wywiady, więc myślałem, dlaczego nie oddać jej takiego honoru, tak? Takiego hołdu jej wiedzy i nie zaproponować takiej książki. No, myślę, że nawet ja zresztą z Antonim Macierewiczem nie mam dobrych relacji, więc myślę, że nawet by mi się nie zgodził. Krystyna Pawłowicz nie jest takim synonimem obciachu na polskiej scenie politycznej dla ciebie? Poniekąd jest. Dla niektórych osób jest, ponieważ patrzą przez pryzmat takich niedobrych dla niej sytuacji. Ta słynna sałatka w Sejmie, niestety to nie było dla niej dobra sytuacja. Aczkolwiek trzeba też przyznać, powiedzieć prawdę, że wszyscy w ten wieczór w Sejmie jedli. Cała opinia skupiła się niestety na pani profesor, ponieważ niestety klikalność portali, wydawcy, wszyscy chcą pracować, wszyscy chcą zarabiać. To była sytuacja idealna. To był tak zwany idealny strzał dla wydawcy, który daje bardzo dużą liczbę osłon. Podłożyła się, nie powinna czegoś takiego robić. Ja uważam, że oczywiście poniekąd z jednej strony Kowina, ale z drugiej strony obok też ktoś jadł kanapkę, tak? Jeżeli wszyscy jedzą w Sejmie, to jest rzecz naprawdę naturalna. Wszyscy jedzą w Sejmie. Wszyscy grają w Sejmie. Nowy poseł nowoczesny grają w Sejmie. Grają, czy dają Playboya, ale jedzenie posiłków na sali plenarnej to jest rzecz normalna. Naprawdę. Dla mnie nie. Ale dla polityków to jest rzecz normalna, więc robienie afery z tego, że zjadła tą sałatkę, że została uchwycona na wielkie nadmuchanie afery, musiało się z czymś wiązać. Ja uważam, że się wiązało z tym, że właśnie w tym samym dniu był przesłuchiwany pan prezydent Bronisław Komorowski w słynnej aferze marszałkowej. Tak, urzędujący prezydent był przesłuchiwany jako świadek przed sądem. A co, ktoś podrzucił sałatkę Krystynie Pawłowicz? Nie podrzucił. Natomiast wybiło się pewien temat, media wybiły pewien temat niekoniecznie uczciwie. Tak się to robi. Mhm. Tak się to robi w dzisiejszych mediach. Zresztą obserwujemy to, odkąd Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Co się dzieje? Dobrze, są jakieś anegdotki ciekawe, nieznane szerzej, które udało ci się wyciągnąć, o których opowiedziała ci Krystyna Pawłowicz? Pani profesor w bardzo ostrych słowach mówi o swoich przyjaciołach profesorach i o całej generalnie profesurze, z którą pracowała na uczelni. W książce są te szczegóły, dosyć takie ostre wypowiedzi na temat osób, z którymi była w konflikcie, które ją blokowały. Oczywiście są też anegdoty o słynnej unijnej szmacie. To jest temat, który wrócił. Czyli o fladze Unii Europejskiej. To jest temat, który wrócił dwa dni temu. No tak. Zarzuciło się pani premier Beacie Szydło, że nie występuje z flagą Unii Europejskiej w tle. Pani profesor znów nazwała flagą unijną szmatą. Jest dosyć ciekawa anegdota dotycząca tego, jak Monika Olejnik zareagowała na to, jak pani profesor działała, jak do niej dzwoniła w tej sprawie i wyrażała swoje zdanie. Jest to osoba konkretna, która potrafi konkretnie powiedzieć i potrafi powiedzieć ciekawe rzeczy. Ale ja nie wiem, czy to jest, że tak powiem, godne posła profesora, żeby mówić o jakiejkolwiek fladze, nie tylko unijnej per szmata. Musimy patrzeć na to w taki sposób, że pani profesor chce bronić polskiego prawa i polskiej konstytucji. Jeżeli Unia Europejska nie jest państwem, to nie ma oficjalnej flagi, nie ma nawet oficjalnego hymnu. To wszystko jest gdzieś przyjęte obligatoryjnie, że działa jako flaga. Więc jest to flaga, która wisi tak naprawdę wszędzie. Nawet tutaj przed centrum wisi flaga unijna, wisi przed No bo siedzimy w tym centrum dzięki unijnym pieniądzom. Czy to obliguje do tego, że polski premier musi się wypowiadać na tle flagi Unii Europejskiej? No nie musi. Nie chcę tutaj tego rozstrzygać. Ja chcę, że tak powiem, ująć to, że skupić się na tym, że nie powinno się mówić o jakiejkolwiek fladze chyba szmata, tak? Bo to jakbyśmy się czuli, gdyby, nie wiem, ktoś w Holandii czy w Belgii powiedział o polskiej fladze, że to jest szmata, tak? Zaraz trzeba to rozróżnić. To jest flaga kraju, która gdzieś w jakiś sposób może urazić nasze uczucia, nasz patriotyzm. Natomiast kogo generalnie też w Polsce może urazić to, że ktoś coś powiedział na temat flagi Unii Europejskiej, to tylko jakiś wybitnych euroentuzjastów, tak? Ja nawet o to przyznałem, że obrazić uczucia religijne, tak? To przeczytałem na jednym z portali lewicowych, że to obraża, że obrażanie, czy tam gdzieś tam chowanie flagi Unii Europejskiej obraża uczucia religijne Polaków.
To jest cytat z lewicowego portalu. Dla mnie to jest po prostu jakiś fenomen, ale no... Okej, ale ja nie godzę się z tym, żeby o fladze egipskiej, kenijskiej czy kanadyjskiej mówić szmata, bo te narody to... Absolutnie bym tak w życiu nie powiedział, bo to jest nie zasługują. Tak samo no, mówisz, że nie było jakiejś reakcji. Była reakcja. Belgowie od razu zauważyli, no, że premier Szydło nie występuje, że tak powiem olała flagę unijną, kiedy chętnie, że tak powiem, przyjmujemy unijne euro w naszym też kraju. Też bardzo chętnie pieniądze wypłacamy do Brukseli. Dziękuję za rozmowę.